staram się lubić te miejsca, w których jestem aktualnie. Znaczy staram się nie szukać jakiegoś raju, tylko tam, gdzie znajduję się, bym chciał stwarzać to takie miejsce przychylne dla siebie, dla otoczenia. Dobra, to znaczy służebna. Powinna zaspokajać potrzeby filmu, takie jak film niesie. Jeżeli film ma rozweselić, to powinna być radosna. Jeżeli film ma zasmucić, to powinna być taka ponura, a nie odwrotnie. Ja skończyłem poważne studia na Politechnice. Skończyłem Wydział Budownictwa. Można powiedzieć, miałem dobry fach w ręku. Zaczął mi chodzić po głowie film w ogóle, że może ja bym to mógł też spróbować. Trafiłem do wytwórni filmów, gdzie zaangażowałem się jako szef Wydziału Budowy Dekoracji. I byłem tym szefem Wydziału Budowy Dekoracji przez lat chyba 4 albo 5. Pierwszym filmem, który robiłem jako drugi scenograf, był Zerwany most Jurka Pasendorfera. No i tak się zaczęło. Po tym filmie przed następny i to tak trwało bez przerwy do niedawna. Plenery, które były użyte do tego filmu, nie miały nic wspólnego z Hiszpanią. Ani ja, ani Skarżyński, ani Haas w Hiszpanii nigdy nie byliśmy. Udało się znaleźć w Polsce takie miejsca, gdzie zostały nakręcone hiszpańskie góry Sierra Nevada i film oglądany we Francji czy w Hiszpanii budził zaciekawienie, gdzie wyście to robili, bo my tych miejsc nie znamy. Magia filmu polega na tym, że jeżeli coś ma duszę i zostało zastosowane dobrze, to rezultat jest zadowalający. Te możliwości wyobraźni ludzkiej i jej udział w scenograficznych zadaniach są przeogromne. Robiąc czarno-białe filmy, tak jak się robiło w Polsce i pewnie przed wejściem koloru na całym świecie, malowało się właściwie monochromatycznie dekoracje, w szarościach. Jaśniejsza szarość, ciemniejsza, nikt nie malował w kolorach. I myśmy już w tym wszystkim byli wycwanieni, to znaczy z operatorem kontakt był taki, że on miał taką listewkę szarości, nie? Od czerni do bieli. No to czasami się mówiło, to weź ten. Operator był uczony pod tym względem, że on wiedział, jak a taśma, którą on dysponuje, i świecenie, jakie stosuje, nie? Jaki da efekt, nie? Czyli malowało się tak, jak potrzeba, no nie tak, jak mnie się podobało. Wszedł kolor, no i to dla nas, myślę dla operatora także, to był szok. Oczywiście myśmy uważali, że czarno-biała fotografia jest artystyczna, a kolor jest do krzanu i że to jest taki erzac. No ale później stosunkowo szybko przekonaliśmy się, że jednak nie mieliśmy racji, że kolor ma swoje plusy dodatnie. Mam sporo filmów, które uważam, że były ważne w moim życiu. Każdy z tych filmów ma swoją historię. No. One są jakby, no, w to się wplatało moje życie. No, na przykład pierwszy samochód, który kupiłem, to był przy którymś z tych filmów Sylwka Chęcińskiego, to był Fiat 126P. Pamiętam, na plan przyjechałem dumny jak pap, własnym samochodem czerwoniutkim, małym Fiacikiem. Córka mi się urodziła, to też był któryś z tych filmów Sylwestra. To życie się splatało mi z filmami i te wspomnienia często, jak sobie chcę uzmysłowić, kiedy ten film robiłem, to szukam jakiegoś wydarzenia w moim życiu, które mi się z tym przypadkiem kojarzy. A Ziemia Obiecana powstała, jakby to były ostatnie chwile, kiedy mógł powstać taki film. Myśmy robili ten film jeszcze, kiedy dało się w
w tej substancji, nazwijmy tu, lokalowej, w owym czasie dysponowała Łódź, znaleźć potrzebne miejsca. To polegało też na pewnym sprycie, to znaczy nasze fabryki filmowe, one składały się z kilku fabryk. Pięć takich fabryk składało się na filmową jedną fabrykę. I tośmy szukali, gdzie co jeszcze jest. Tu jest dobra farbiarnia, nie? Tu jest ładny korytarz, a tu jest... I to się składało z tych klocków taką jakby scenografię potrzebną do filmu. Skutek jest taki, że jak Andrzej był w Ameryce i tam rozmawiał z filmowcami amerykańskimi, to oni go pytali, słuchaj, skąd ty miałeś tyle pieniędzy, żeby stworzyć taką scenografię do filmu? Nie mieliśmy tych pieniędzy wcale dużo, tylko mieliśmy po prostu kopalnię tych rzeczy i prawdopodobnie umiejętnie żeśmy z tego skorzystali przy życzliwości ówczesnych ludzi, od których to zależało. W owym czasie, jak on to robił, to jeszcze nie był ten wielki Kieślowski, to był początkujący chłopiec. No. A ja może trochę starszy od niego, ale no także nie pierwsza liga, tylko początkujący scenograf. A była to w kinematografii epoka starych reżyserów, to znaczy Petelski, Kawalerowicz, to było to pokolenie, które robiło filmy. I nagle do Wrocławia przyjechała ekipa takich chłopaczków. Pierwsza rzecz, którą mnie zapytali, mówi tak, panie Tadeuszu, gdzie tu na nartach można pojeździć? No i pamiętam, że któryś tam tydzień w czasie zdjęć byliśmy na nartach. Od strony scenograficznej on nie był filmem skomplikowanym. Udało się to, że wpuszczono nas do teatru i mieliśmy dostęp tam, gdzieśmy chcieli. A to jest ważne dla ekipy, jeżeli ekipa robi zdjęcia w obiekcie, gdzie ekipę chcą. Kiedyś scenograf, jak pracował przy filmie, musiał mieć pracownię swoją. W tej pracowni siedział on, siedział dekorator wnętrz, siedział jego asystent, przychodził reżyser i to było miejsce do gadań, do rozmów. Tam się było z sobą i gadało. No i ten mówił coś, ten mówił to, ten tamto. I z tych rozmów wynikały pewne rzeczy. To ja tak sobie... No teraz się robi tak, no, że nie ma pracowni, bo nie ma pieniędzy na to i szkoda pieniędzy wydawać na pracownię. No to jest tak, że w biurze się spotykamy. No ale w biurze jest harmider, tu rozmawia sekretarka, tu jest to nie ma klimatu do rozmowy o filmie. No. Znaczy ja mówię tak z sentymentem do czasów minionych, no i może jak to mówił ten Czech, to se ne vrati. No. Do pracowni scenograficznej, jak robiliśmy filmy w hali zdjęciowej we Wrocławiu, Has, który mieszkał w wytwórni w pokoju, to on był częstym gościem. On przychodził, siadał nad rysunkiem. Wtedy jeszcze były takie trójkąty, kąty widzenia obiektywów, że obiektyw 50 widzi tyle, a setka widzi tyle, a tyle, to widzi tyle. Godzinę siedział i tak sobie mierzył tym trójkątem, jak będzie robił scenę, jakie będą ustawienia. No i po tej godzinie mówił, słuchaj, Tadeusz, tutaj te 2 metry ściany możesz nie robić. To nie będzie mi potrzebne. Było więcej czasu na kontakt i rozmowy. W pamiętniku pani Hanki główną rolę męską grał Andrzej Łapicki. Jak projektowaliśmy mieszkanie Łapickiego, to przedtem przeprowadziliśmy dość długą rozmowę z Andrzejem. Mieliśmy na tyle czasu, żeby z nim usiąść i powiedzieli, Andrzej, powiedz mi, jak ty byś sobie wyobrażał, jak ty byś mieszkał jako postać, którą kreujesz w tym filmie. Mieliśmy na to czas i uważaliśmy, że powiedzmy o postaci dużo wie aktor. Teraz nie ma na to czasu, ale to jest skutek tego, że kiedyś robiło się zdjęcia do filmu 3 miesiące, a teraz miesiąc. No. To taka trochę klamra była dla mnie, bo film, który jakby tak mi otworzył mnie troszkę i dał taką, znaczy pewne wyobrażenie, że coś potrafię, to była Ziemia obiecana. Dał mi coś takiego, że uwierzyłem, że nie stawałem już później
przed problemami, jak przed ścianą, że to nie dam sobie rady, że to cholera, co to będzie. Było tak, że po Ziemi Obiecanej Andrzej robił film i zaproponował mi współpracę w tym filmie. A ja po nieobecności roku czasu w domu miałem sytuację taką, było dziecko i czułem, że to już jest za wiele, nie powinienem. No i po tej rozmowie uświadomiłem sobie, że mistrzowi się nie odmawia, że to zrobiłem coś takiego, że taki wyrok śmierci podpisałem na siebie. No i z taką jakby świadomością żyłem. No jak Andrzej się zwrócił do mnie z tą zemstą, tak trochę odetchnąłem z ulgą, że to nie tak źle jednak. Cześnik wychodzi z wnętrza, z salonu i wkurzony rzuca jakiś taki tekst w stronę rejenta. A drzwi w dekoracji są zrobione tak, że się otwierają do środka. Wymyślił sobie aktor, że to on by chciał dla niego, dla ekspresji zagrania, byłoby dobrze, żeby te drzwi się otwierały na zewnątrz. Jak on idzie, to on kopnie w te drzwi tak bum, odskoczą. Nie? To on ma inne entree, on wchodzi wkurzony. Wiadomo, a on tego nie może zrobić, jak drzwi się otwierają do środka. No. To jest pewna niedogodność dla scenografa, bo ta przeróbka nie jest taka prosta, ale trzeba było to przerobić, bo efekt finalny jest taki, że to wygląda kilka razy lepiej, jeżeli on w te drzwi kopie i wychodzi, niż on by miał otworzyć i zagrać zdenerwowanie. Ta współpraca musi być na każdym odcinku. Aktor tak naprawdę jest fundamentem. Wydaje mi się, że tu bym tego swojej profesji nie przeceniał. Wydaje mi się, że oglądając film, patrzę na aktora głównie. I to tu oczekuję wzruszeń, tu oczekuję wszystkiego, co niesie film. Natomiast cała reszta, scenografia, zdjęcia, muzyka, kostium, to wszystko uważam za tło, no ale chciałoby się, żeby to tło było ciekawe też, interesujące.